Musimy zabrać z rąk zombie nasz skarb, bo jeśli oni przejmą go na zawsze, zawładną nad światem. Dlatego dzisiaj pokażemy im, gdzie ich jest miejsce, gdzie jest zombie miejsce. Ale tu jaki głośnik jest wielki, wow! Co to jest? O kurczę, jakie dźwięki, jakie fajne, bardzo mi się to podoba. Dobra, nie zwlekając, zobaczcie, mamy tylko jak na razie w ręce taką maczugę jakby. To chyba jest kijek, normalnie w Minecrafcie kijek. Dlatego dzisiaj będziemy właśnie to zrobić, to co mówiłem. Musimy odnaleźć skarb, zanim zombie nas zawładnie nad całym światem. To nie może tak być, słuchajcie. Dobra, tu są drzwi. Dlatego musimy... O, skrzynka! Jacie! Dobra, już mamy coś do jedzonka. Mamy sikierę już. To bardzo dobrze, bo sikiera może być mocniejsza od tego patyka. Patyk ma 1,6. A, jednak sikiera nie jest mocniejsza. Nie no, chociaż... Attack damage 9. To ma jest lepsza, dlatego teraz już mamy sikierkę. Wow! W takim razie musimy tutaj tylko pochodzić po tym domu, odszukać coś, co nam się przyda i przejdziemy dalej. Tu mamy coś następne. I mamy następną sikierkę. Słuchajcie, bardzo dobrze, bo jak sikierka jedna nam się skończy, to mamy od razu drugą na zaśkę. Dobra, okej, tutaj. A tam? Tam co jest? Tam jest jakieś przejście i w ogóle anvil widzę tutaj. Wow, jest dźwignia, super. Ej, ale tutaj zgasiło się światło. Ale gdzie my mamy tutaj iść? Jakie pajęczyny tutaj zwisają z sufitu, no nie mogę. To jest straszny pokój, naprawdę. Tutaj u góry też tyle pajęczyn jest, że po prostu nie wytrzymam. Dobra, tutaj trzeba chyba zejść, bo tutaj te drzwi nam otworzyli. I okej, uwaga. O kurcze, mamy zombiaków, chodźcie tutaj, jaki szybki on jest, widzieliście jak szybko do nas przybiegł? Jacie, dobra, nie służył nam żadnego HP, możemy wejść na wszelki wypadek do góry, jakby ktoś tutaj przyszedł do nas, okej, dobra, na drzwi sobie wejdziemy, dobra, okej, tutaj sprawdzimy co nas tutaj czeka, zamaskowane drzwi, o ty groźny zombiaku, o nie, biegnie już, o ty, dobra, super, udało nam się. Trzeba trzymać dystans od nich. Oż, ty patrzcie jak tutaj się skitrał. Zobaczcie, ja go nie mogę trafić. O nie, tam jest ich dwóch. Ciekawe czy... O, on szybko zaatakował, widzieliście? Jocie. Dobra, dobrze, że się skitraliśmy. Mamy już 11 rotten fleszy. Ale to jest groźna mapa, tu mamy jakieś inne. O nie, w hełmie mamy go, on jest silniejszy teraz. Dobra, udało nam się, jest. Mamy tutaj jakieś... Mamy jakąś spluwę, patrzcie. Spluwę mamy, taką dużą spluwę, patrzcie jak to wygląda fajnie. Tutaj tak, o. Taka spluwa do niszczenia zombiaków, bardzo dobrze. I mamy też strzały do tej spluwki. Dobra, zobaczymy jak to działa, patrzcie. Strzelamy z tej spluwki tak i teraz... Hyc i bęk i mamy to. W takim razie będziemy atakować z daleka tych zombiaków. Tutaj, co tu jest? Trzeba wszystko dokładnie przeglądnąć. Co tak naprawdę tutaj jest? O, śmieci, widzieliście, butelkę ktoś wyrzucił. Dobra, tutaj wchodzić się da, nie da się. Tutaj muzyczka dalej ta sama. Jest tam zombie, dobra, to zaatakujemy go z tego pistoleciku. Okej, dobra. On tak jakby... Nie poczuł tego, ale podejdziemy bliżej, to teraz mu... od razu za jednym zamachem załatwiłem go. Dobra, także jest dobrze. Jest, tutaj mamy następnego, dobra. Strzelamy go, jeden strzał zrobimy. Czekajcie, może go zepchniemy na tamtym kierunku, bo on chyba powinien zostać zepchnięty. Aj! Szybko zepchniemy go tam. O nie, mamy dwa serduszka. Bardzo źle, bardzo niedobrze. Musimy zjeść coś dobrego. O, dobra, uzupełniliśmy. Tam na dole jest jakaś piwnica, ale nie wiem, czy na razie tam jest warto wejść, bo mam mało życia. Musimy się życie najpierw uleczyć, a dopiero później będę myślał, żeby zejść do ciemnej piwnicy. Ciemnej i strasznej piwnicy, zapomniałem podkreślić. Wreszcie zjem tutaj jednego tutaj do jedzonka kurczaczka. I teraz tylko, żeby tutaj nikt za ściany tutaj nie wyszedł mi. O, tutaj jakieś złote bloki są. To znaczy, że dobre te bloki muszą być. Tutaj jest jakaś taka, nie wiem, może to jest prysznic. Prysznic kiedyś był, nie wiadomo. Tutaj jest prysznic na pewno. W tym prysznicu zobaczymy coś. Jakieś mamy może ukryte skrzynki tutaj.
Nie widzę żadnych ukrytych skrzynek, dlatego jedyną możliwą opcją jest pójście tam do piwnicy. Mamy jak na razie 5 serduszek, słuchajcie, to jest bardzo źle, bardzo niedobrze. Ciekawe, czy jak zjemy Rotten Flesha, to się zatrujemy. O nie, chyba się zatruliśmy, ale jednak te Rotten Flesze nas coś tam uleczają, widzicie? Jednak jest to tak sprytnie zrobione, że te Rotten Flesze nas uleczają, dobra. Tutaj słyszę zombiaków, już! O nie, ich jest dużo tutaj! Jest tutaj... To jest woda! O kurczę, woda! Czekajcie, jakaś skrzynka będzie. Może włączymy... Bright, dobra, chciałem rozjaśnić wam ekran, żebyście bardziej to widzieli. Dobra, wydaje mi się, że widzicie. Pod schodami tutaj może coś być. Nie ma, dobra. O nie, jest tutaj zombiak! Zombiak jest! Próbuje mnie dostać! A ja go próbuję trafić i go nie mogę złapać. O, udało mi się! Patrzcie w ogóle, jaki on jest straszny! Jaki on, ty jesteś straszny, zombiaku, co ty w ogóle tutaj robisz? O, udało mi się. O nie, biegnie następny! O nie, ała! Oż ty, ała! Jak on mi zadał dużo obrażeń! O nie, ty niedobry zombiaku! Za karę się uleczę waszym zakąskiem. Chodź tutaj, powiedziałem! O, mam cię! U niej jedno serduszko mam! Dobrze, że nie podeszłem do niego bliżej. Uff, całe szczęście, dobra. Zjem sobie jeszcze Rotten Flesha i strzelimy go może z łuku. Ciekawe, czy przez lilię da się strzelić z łuku. Okej. I jest! Udało nam się! Załatwiliśmy go. Ten, jaki kask ma, patrzcie! Kask lotniczy. Dobra, tutaj przejdziemy, obejdziemy ich troszeczkę. Oni na pewno są szybsi niż normalne zombie. Na pewno są szybsi, ale ja ich tutaj z dystansu muszę załatwić, bo inaczej nie ma opcji, bo ja mam mało życia, słuchajcie. Mam mało życia i nie wiem co im pomoże, dlatego jak na razie musimy ich z dystansu załatwić. Dobra, ten chyba już jest na wykończeniu, dlatego hyc i już jest po nim. Dobra, obejdziemy tutaj tego. Może złapiemy coś dobrego. O! Tamten chroni wejście tamte. O nie, płynie do mnie, już mnie zauważył chyba. Dobra, chodź tutaj. Chodź tutaj, cwaniaku. Chodź tutaj, zombiaku. Mam cię, nie podejdziesz do mnie. Jest, udało mi się. Zdobyłem jakieś nowe rzeczy tutaj. Mam nowy patyk, nowy baseball od niego. Tutaj może coś jeszcze jest, jakaś skrzyneczka, wejście tajne, skrzynka tajna, dobra, tutaj nie ma, o jest, dobra, mamy tajną skrzynkę, tutaj była i tutaj mamy, wow, czyli uzbrojenie pierwsza klasa, jesteśmy uzbrojeni po sam pas, zobaczcie jak elegancko to wygląda, dlatego lecimy dalej. A w pajęczynę się wkręciłem, o nie, uwolnijcie mnie stąd z pajęczyny, ja nie chcę być w pajęczynie. O, dobra, udało mi się, chyba prawie mi się udało, jeszcze mi się nie udało dokładnie wyjść stąd. Tutaj, okej, dobra, zjemy sobie jeszcze coś jednego. Hopper, tu jest hopper. A tutaj taletka jest taka, taletka. Może coś tutaj musimy wrzucić i wtedy nam pomoże w otwarciu jakiejś drzwi czy coś. Nie? Nie pomogło nam. Nie otworzyło żadnych drzwi. Ej, coś tu jest nie tak. Trzeba tutaj rozszyfrować tą zagadkę. Co tu jest potrzebne? Mamy łuk, mamy strzały, mamy wszystko. O! Use the create the passage. Czy to jest... Mamy taki właśnie ten... prezent, który dostaliśmy. I ten prezent, słuchajcie, musimy w odpowiednim miejscu podłożyć. I chyba to jest tutaj. I do gazu podłączyłem. I wow! Rozwaliliśmy tam taletę. Ale wybuch. Tak jakbyście petardy w talecie wysadzili. Tak tutaj ja wysadziłem właśnie petardy w talecie. Jest zejście na dół. Dobra. Lecimy chyba na dół zobaczyć, co tam jest. Ta inwazja zombie naprawdę niech już przestanie atakować. O kurczę, chciałem wejść wyżej. O, słyszę następnych zombiaków. O, tu jest dwóch stron w ogóle wejście. Ale chciałbym najpierw zobaczyć, czy tutaj jakieś skrzynki nie ominąłem. Na przykład, o tutaj. Dobra, tutaj nie ominąłem. Okej, dobra. Czyli jeszcze możemy wejść z tej strony. Tutaj z tej strony mamy następną amunicję i następną ochronę. Fajnie, bardzo się z tego powodu cieszę, bo będzie nam łatwiej załatwić tych niegrzecznych zombiaków. A tutaj mamy, zobaczcie jak fajnie wyglądamy. Lucky ma taki tutaj, widzicie,
takie okulary, a gdy założy ten kask, zmieniają mu się okulary. Super sprawa, teraz brakuje nam tylko spodni. Spodnie musimy znaleźć i będziemy cali uzbrojeni aż do głowy po same pięty. Czyli tutaj, chodźcie. O, tu jest jeden zombiak, tu jest drugi zombiak. Najpierw załatwimy tego zombiaka tutaj. O, wplątaliśmy go w pajęczyny, widzieliście jak dobrze to zorganizowałem? Wplątaliśmy go najpierw w pajęczyny, a później go załatwiliśmy. O, ty masz siekierę, koleś! Skąd ty masz taką piłę łańcuchową? Patrzcie, on ma piłę łańcuchową! Jacie, ale miał piłę łańcuchową, a... O, tu jest wejście dalej, ale nie wiem, czy z tej strony powinniśmy pójść, czy tam jest też przycisk, czy nie. Jest też tam przycisk, dlatego powinniśmy z dwóch stron załatwić tych zombiaków, bo nie wiadomo, czy nie będziemy potrzebować wejść później z tamtej strony, czy to jest odpowiednie wejście, dlatego tutaj szybko załatwimy tych zombiaczków. Okej, dobra. I tutaj z tej strony też mamy wejście. Zobaczymy na początku z tej strony. Jocie! O! Co tu jest? Jocie! Tam są drzwi, musimy przeskoczyć tylko przez tą lawę. Są jakieś skrzynki może tutaj? Nie ma. Nie ma skrzynek, dlatego powinniśmy przeskoczyć jakoś dziwnym trafem. Ale wiecie co? Tu się nie da przeskoczyć. Bo jak wejdę tutaj... tutaj jest blok, dlatego tutaj nie mogę. Tutaj mogę co najwyżej skoczyć. I na ten pałąk. Jak wejdę na ten pałąk, to mogę wejść później tutaj, ale nie mogę wejść na tamte drzwi. Dlatego zobaczymy, co z tamtej strony się kroi. Czy z tamtej strony jest tak samo? Nie mogę już wyjść! Ej, nie mogę już wyjść! To jest jedyna możliwa opcja. No dobra, w takim razie skaczemy tutaj. Skaczemy tutaj. I tutaj jakoś da się przejść. Na pewno jakoś da się przejść jakimś patentem. Nie wiem jeszcze jakim patentem, ale coś tutaj się da. Dobra, tutaj jest przejście i teraz gdzie? Tutaj? Wow, ale było blisko, bym spadł do lawy. Może na dole jest jakieś przejście tajne, którego jeszcze nie zobaczyłem. Nie, no nie ma. Nie wiem co zrobić, no kurczę, no i nic mi nie przychodzi do głowy. Przeskoczę z tej strony, no i co? No i dalej nic nie mogę zrobić. A, mogę z tej strony tutaj przeskoczyć, tylko nie wiem czy doskoczę tak daleko. Okej, czy tutaj są, ile to jest kratek? Dwie kratki jakby. Nie, no to powinienem normalnie przeskoczyć, dobra? Okej, nie, lepiej nie próbuję, bo z moim parkurem jest tu... O, tu jest schodek i patrzcie, tutaj możemy sobie przejść. Dobra, w takim razie przechodzimy tutaj, z tej strony. O nie, znów się wdaliśmy w te pajęczyny. Dobra, czyli przechodzimy tutaj tymi ściekami. O fuj, jak śmierdzi! Fuj, jak śmierdzi tymi ściekami, ale poświęcę się, żeby odzyskać ten skarb. Poświęcę się i odzyskamy razem damy radę, widzowie. Tutaj coś mamy dziwnego. Tutaj jakiś redstone, poprowadzony redstone. Tutaj tak jakby jakaś pułapka. Dobrze, że nic mi się nie stało, bo tu wyglądało jakaś pułapka. Dobra. O, tu jest zombiak. Zombiak do tego... Ty zombiaku, jaki on szybki jest, co? Patrzcie, tutaj grzybki, mamy jakieś grzybki, pozbieramy sobie grzybeczki. Tu pewnie jest jakaś skrzynka ukryta, tak mi się wydaje, albo jednak nie. Dobra, jednak nie mamy, ale fajnie w ogóle, fajna w ogóle mapka, dobrze mapka zrobiona. Teraz wchodzimy do góry, napiszcie w komentarzach. Idziemy do góry, czy tutaj na dół wchodzimy? Na dół, pod schodami, może coś tam być. Okej, kliknijcie łapeczkę w górę w tym momencie, jeśli wam się podoba. Zachęcam do klikania łapeczek w górę, bo to mnie motywuje do działania i nagrywania więcej filmów. Dlatego może jak będziecie klikać dużo łapek w górę, będę dawać dwa filmy dziennie. W takim bądź razie... O, tutaj coś wziąłem. R. Mamy następne skrzynki, dlatego bierzemy. Piszcie też komentarze, czy wam się takie coś podoba, takie granie fajne. Wydaje mi się, że to jest bardzo dobra opcja. No i co? No i lecimy z zagładę siać i zniszczyć tych zombiaków. Dlatego chodźcie tutaj, zombiaki. Już nie mamy do was cierpliwości i zniszczymy was wszystkich. Wszystkich was zniszczymy co do jednego i odzyskamy ten skarb, który zabraliście, bo nie mogą oni dostać tego skarbu na długo. Ja muszę im ten skarb zabrać, ponieważ jeśli oni go zabiorą... O, już mamy cały ubiór, całą zbrojkę mamy, bo jeśli oni zabiorą ten skarb, to mogą tak naprawdę przejąć cały świat. Wyobrażacie to sobie? No ja nie, dlatego ja na to nie pozwolę. I zadbam o to, żeby właśnie... O, możemy sobie przypalić, ale super. To przepalamy sobie mięsko.
Tu sobie weźmiemy tutaj, tutaj, tutaj. Dlatego to jest chyba specjalnie, żeby przepalić mięsko. Tu mamy słoiki z miodem. Splash of poison. Potion health. Czyli to mamy miksturkę na zdrowie, na życie. Tu nam przepalają nam mięsko, jedzonko. Tutaj. O! Jest retkon poprowadzony gdzieś. Czyli ta miksturka, ta dźwignia otwiera nam coś. Nie wiem jeszcze co. O, światło się zgasiło. O, światło się zgasiło. No i co w związku z tym, że światło się zgasiło? O, mamy danie całe gotowe. Całe danie gotowe jest. Trzy. Aż mamy trzy gotowe dania. Tutaj cztery. Jocie. Ale będzie jedzenia. Ale będzie jedzenia normalnie super. Mamy trzy jedzenia. Weźmiemy na wszelki wypadek sobie ten węgiel, może nam się przyda. Od razu bym chętnie wziął ten właśnie piecyk, ale nie da się chyba go zniszczyć, bo to chyba nie mam kilofa. Dlatego co tutaj się dzieje? Czemu ja nie mogę, słuchajcie, otworzyć jakichś drzwi nowych? Może tu jest jakieś przejście tajne? Albo tutaj jest jakieś tajne przejście? No nie wiem, dobra, schodzimy na dół, dlatego tutaj. O nie, straciłem strzałę. Schodzimy na dół, bo tutaj już nic nie ma, wszystko przeglądnęliśmy, dlatego schodzimy tutaj minecraftowym biegiem na dół, bo co my tam będziemy robić? Po co tam w ogóle stać? Jak przepaliliśmy już mięsko, wszystko jest gotowe i w ogóle. Tu się chyba coś otworzyło, bo tutaj wcześniej nie było tego otwartego. Spadłem na dół, ale gdzie teraz? O nie, coś spada tam na dół, z dołu, widzicie? To slajmy, slajmy mnie atakują. O kurcze, dobrze, że się tak schowałem. Dobra, slajmy tutaj, załatwimy tych slajmów. Dobra, chodź tutaj. Jakie w ogóle slajmy śmieszne, czerwone slajmy, widzieliście takie kiedyś? Ja nie, teraz pierwszy raz widzę. O nie, o nie, o nie, o nie, mało życia, au! O kurcze, co się stało? A dobra, respawnowaliśmy się tutaj, także jesteśmy blisko, powiem wam. Jesteśmy blisko i odnowiło nam się życie, także bardzo dobrze, że ten slime nas załatwił. Ale my teraz pokażemy mu, gdzie raki zimują. Gdzie raki zimują, pokażemy ci slajmie. I to już teraz nie przelewki. To już nie przelewki, z kim zadarłeś. To już jest twoje tak naprawdę własne zdanie. Zobaczysz, patrz. I widzicie? Mówiłem, że załatwię ich. O, tu jeszcze mamy dwa slajmy. Dobra, super, udało nam się. Czy jest tu jakieś inne jeszcze wejście? O, jest tam, ale tam jest coś czerwonego, dlatego tej strony. O, tu jest jeszcze slime. Co one spadają jeszcze z ziemi, z nieba? Tam, z góry? Tu jest winda. Może tutaj jeszcze jest jakaś skrzynka dobra. Nie, nie ma skrzynki. Lecimy tutaj, sprawdzimy tutaj. Ej, tutaj nie można wejść, dobra. A może tam jest skrzynka? Skrzynka, skrzynka, skrzynka. Gdzieś jest skrzynka? Nie, nie ma. Ło, szybko, szybko, wynurzaj się, Lucky! Szybko! Szybko, 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 szybko! Ło, udało się, bo już nam HP straciło nam HP, dlatego bardzo dobrze, że tutaj ten. Ej, ale gdzie tutaj powinniśmy dojść? Gdzie tutaj powinniśmy dojść? O, zombiaku, zombiaku, zombiaku! Jest, udało nam się go załatwić, a tutaj jest co? O co chodzi z tym przyciskiem? Z tym przyciskiem nic. Myślałem, że tutaj specjalnie po coś przyszedłem, a nie żeby tylko. O, jest! Jest! Znalazłem właśnie to. To chyba nam było potrzebne, słuchajcie. Właśnie gdzieś tutaj musimy to podłożyć. I to chyba będzie tutaj. Tutaj? Czy nie? Czy z drugiej strony? Ja nie wiem, nie wiem, nie wiem, czy ja się w ogóle wynurzę z tamtej strony, jak podłożę tu z tamtej strony. O nie, tutaj lepiej na razie się wynurzę, bo nie wiem, jak dokładnie to zorganizować. Czy może tutaj coś jest, jakieś przejście tajne? Czy może tutaj, bo wiecie co, ja nie chcę też tego TNT zmarnować, bo jak się w wodzie ułoży to TNT, to przecież to się nie rozwali, to TNT to tak naprawdę się, no nie da rady się po prostu odpalić. Wejdziemy jeszcze tutaj z tej strony i wyjdziemy z drugiej strony, bo już mamy TNT odzyskane. Dlatego tutaj jak wejdziemy z tej strony, to mamy tamten coś. Tutaj mamy, czy nie mamy? Tutaj mieliśmy chyba coś związane z tego. A nie, w ogóle to przejście, to jest się połączyło nawet z tamtym. Dlatego bardzo dobrze, dobra, wiecie co? Testujemy, czy tam na pewno, oby na pewno trzeba podłożyć to TNT. Ja ogólnie podłożę to TNT i się schowam tutaj. O nie, nie, źle, źle, źle. Nie udało się nam TNT podłożyć.
Dobra, to gdzieś indziej trzeba podłożyć to TNT. Czekajcie, tylko się wynurzmy. Dobra, TNT jest źle podłożone, dlatego tutaj tylko musimy... Wynurzamy się z tego w ogóle z tej windy. To jest jakaś opuszczona winda. My już nie mamy, mamy tutaj serdecznie tego dosyć. Tu jest gdzieś jakieś inne pewnie przejście. O, tu są drabinki, w ogóle nie zauważyłem tych drabinek. Dlatego tutaj możemy tymi drabinkami się tam wkleić na samą górę. O, a tu jest jakieś tajne przejście. Znaczy przejście po prostu nie tajne. Sobie tutaj damy tak i tak, jesteśmy tutaj. A nie, to jest ogólnie to przejście, gdzie byliśmy. Dlatego lećmy wyżej, lećmy wyżej. Tam gdzie slajmy nas atakowały. Czyli na samą górę teraz lecimy, windy. Myślę, że teraz te zombiaki, tam będzie skarb. Na samej górze będzie skarb. Dlatego oglądajcie do końca, bo tutaj... Ops, sa. Tutaj jest coś złego. Bo nie możemy dalej iść. A, musimy przeskoczyć aż tam. No dobra, jak musimy przeskoczyć... O nie. Musimy przeskoczyć chyba... Z drugiej strony, wow, dobra, udało nam się przeskoczyć z drugiej strony, było ciężko, ale daliśmy radę, teraz znów wchodzimy na samą górę, wejdziemy tutaj, sprawdzimy, czy nie ma jakiejś skrzynki, może zmienimy nawet, chodzi mi, żebyśmy zmienili drabinki, bo tam już drabinki się skończą i co będzie, jak drabinki się skończą, ale tutaj też się skończyły drabinki, o kurcze, jest problem, ale tutaj powinniśmy przeskoczyć. Dobra, na wszelki wypadek otworzymy te sprytne rzeczy. A, bo tu już jest przejście, dlatego to przejście to powinniśmy jakoś... Na wszelki wypadek no otworzymy te przejścia tutaj, bo to nam się przyda na pewno. Jak będziemy spadać czy coś, to nas uratuje. A w tym momencie będziemy musieli wykonać manewr skoku. Manewr skoku to nawet możemy tam wykonać, żeby nie przeszkadzało nam w niczym. O, bardzo dobrze. I teraz tutaj. Dobra, i jesteśmy tutaj. O nie, nie spadnij ty kolaki. I teraz tutaj, dobra, super, udało nam się. Parkour wykonany, winda opuszczona, nie spadła nam na głowę, bardzo dobrze.